Siema, tutaj Bartek, Chuehakmi, Set, Hardzik. Ma to 1226 dni i z tym boksem jest pewna ciekawa historia. To widzicie, z łapka w górę. A czemu ona jest? Dlatego, że ja tego boksa kiedyś zrobiłem pierwsze dwie flagi i nie dałem rady zrobić flagi trzeciej. Nie potrafiłem po prostu. Minęło od tego czasu bodajże ze 2 lata, może ponad 2 lata nawet. Także czysto teoretycznie powinno to być dla mnie teraz turbo proste, także zobaczymy. No i tak, Set, czyli nie wiem. Set, z tego co pamiętam, ma 400 kilka znaczeń w języku angielskim. W tym wypadku możesz prawdopodobnie powiedzieć, że to jest jakieś ustawienie albo ustawić coś. Tu mamy zdjęcie z Imgura, jak widzicie. No i tak. Po raz kolejny trafisz do wewnątrz sieci korporacyjnej WindCorp. No i o co chodzi? O co chodzi, że to jest taka seria Practice i tu jest... Serious? Kurczę. I jest taka seria WindCorp. No i zrobiłem jedno, drugie. No i dzisiaj chciałem zrobić Seta i Osirisa prawdopodobnie, czy tam Ozyrysa. Prawdopodobnie po angielsku będzie Osiris. No, kupiłem premium tydzień temu, no to w końcu te VIP-y mogę robić. No i tu mamy historię. Po raz kolejny trafisz do wewnętrznej sieci korporacyjnej WindCorp. Smakowało to bardzo dobrze, gdy ostatni raz tam byłeś. Także wróciłeś po więcej. Jednak tym razem udało mi się zabezpieczyć kontroler domeny, więc musisz znaleźć inny serwer i podczas pierwszego skanowania odkryłeś Seta. Set jest używany jako platforma dla programistów. W niedawnej przeszłości występowały pewne problemy. Musieli zresetować wielu użytkowników, przywrócili kopie zapasowe. Może nie jesteś jedynym hakerem w tej sieci? Postanowili więc upewnić się, że wszyscy użytkownicy używali właściwych haseł i zamknęli niektóre luźne zasady. Czy nadal potrafisz znaleźć wejście? Czy niektórzy użytkownicy są bardziej uprzywilejowani niż inni? A może jakiś bardziej niechlujny sposób? A może musisz pomyśleć trochę nieszablonowo, aby ominąć pewne kontrole bezpieczeństwa? Tutaj, mimo że minęło ponad 2 lata, ja to pamiętam, tutaj są właśnie podpowiedzi, o co chodzi w tym boksie, tak generalnie. Ale tych 3 flag ja wam nie planuję pokazywać, także dodam godzinkę. Ok, jak coś, to już jest pora, no prawie 2 godziny, bo ja musiałem wyjść sobie na chwilę. I tak, mamy scan mapę. RPC, HTTPS, mamy od razu domenę. I ciekawe, drugą domenę, którą trochę olałem, ale możliwe, że nie będzie potrzebna, zobaczymy w przyszłości. Samba, Winrarem, no i dalej. UDP nie ma nic. Jeżeli nie ma żadnego portu UDP otwartego na domain kontrolerze, czy tam to jest Windows Server w tym wypadku, nie musi być domain kontrolerem, prawdopodobnie nawet nie jest, no to na 99% nie są to ataki typu Kerberosting, Asprosting, czy cokolwiek z DNS-ami, ponieważ nie ma tutaj. No i dalej. Co ja tutaj zrobiłem? Tutaj na początku sobie dodałem do etc hostów to. No i postanowiłem poszukać. Tu się pomyliłem, bo dałem HTTP, a nie ma otwartego 80. Poszukałem sobie kernelem, odpalałem HTTPS-a, HTTP i tak dalej. Poleciałem dalej. Digiem, no nie ma tego DNS-a. Ferob XBuster, no niestety mi się nie odpalił. No i w końcu puściłem FUFA na szukanie ukrytych subdomen, znalazłem size taki, że jest najczęściej powtarzany, wywaliłem tego size'a i jedyny subdomen, jaką znaleźliśmy, to był set i te inne znaczki to są jakby znaki specjalne, które tutaj się tworzyły, ala EU, takie polskie typowo, nic się niestety nie znalazło. Dalej, tutaj zrobiłem enum for Linux dla pustego usera oraz dla guesta, nic się nie znalazło. No i na końcu to, co nam w końcu zostało, czyli Content Discovery jako na HTTPS jako Unauthenticated User, ponieważ już nic innego nie da się nawet sprawdzić, bo nic tutaj nie ma. Wchodzimy na tą stronkę, ładuje nam się bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy. Jak widzicie, po wejściu na stronę mamy aż 67 tutaj rzeczy, mega dużo asetów. Patrz, blok HTML, indeks HTML, asety, forms, blog, form i tyle. Nie ma żadnego czegoś, co wygląda na ukryty katalog. Patrzymy tutaj. Get start, about. I patrzymy, czy istnieje tutaj jakaś funkcjonalność na tej stronie głównej, którą mogliśmy przegapić. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy, jacyś użytkownicy, tutaj widzicie. Także prawdopodobnie nasza historia będzie na tym polegała. Klikniemy sobie tą apkę. Ładuje nam się jakiś po prostu obrazek, który już wcześniej został wczytany. Tutaj mamy kolejnych użytkowników, którymi się zajmiemy prawdopodobnie za chwilę. Prawdopodobnie wszyscy są This person doesn't exist, chociaż nawet tak wyglądają realistycznie. Przynajmniej ten wygląda realistycznie. Patrzymy dalej. Faku. Kontakt. O, mamy jakiegoś searcha. Dajemy raz, dwa, trzy. Może to będzie This contact does not exist.
Patrzymy, co się tutaj dzieje. OK. Tutaj ładuje nam się tabela użytkowników XML i tutaj mamy potężną bazę userów. Damy row, będzie to widać trochę lepiej. Jasne. Czyli wystarczy, że teraz, że pobierzemy sobie to. Pobierzemy sobie ten pliczek. Minus k. Dobra, curl to minus k minus output users users.to. Patrzymy, czy się pobrał dobrze. Pobrał się dobrze. Teraz wystarczy, że sobie to weźmiemy tak. I nam będzie prawdopodobnie potrzebna ta nazwa. Także wystarczy, że pogrepujemy po e-mail. Świetnie. No i teraz wystarczy, że sobie damy kut minus d ten znaczek minus f1. W takim razie to znaczy escape'ować. Minus f2, f3, f2. Ok, mamy f2. Przy tym znaczku. Tym będzie podobnie, tak? W ten sposób. Dużo taka jest, kurczę, dużo. Dajcie mi sekundkę, muszę pomyśleć, jak to zrobić. No ja pomyślałem, wymyśliłem seda. Zobaczymy, czy się uda. Sed. I damy SG klasycznie. I tak. Tutaj dajemy, żeby 7 ostatnich znaków. 7. Tu możemy escape'ować. Dajemy dolar. Chyba się udało. No i to będzie user list. Tak. Teraz patrzymy, czy tutaj na pewno nic się ciekawego nie odnalazło. No nie widzę. No to co teraz powinniśmy zrobić w moim odczuciu, to wziąć sobie tego hosta. Minus u user list minus password. No i generalnie to tam była taka podpowiedź z tymi hasłami, ale Rockyu nie będę używać. No i fajnie by było jakiś mały pliczek znaleźć. Więcej najgorszych haseł. Permutacje. Common credential może. To 100 tysięcy, 10 tysięcy, dużo, 500 najgorszych, najlepsze takie. Top 20. A co to jest? Dobra, spróbujmy tego pana na razie. I ty byłeś top 20. Ok? No i puszczamy. Nie jest to najszybsza metoda brute force, jaka istnieje, ale no cóż. No i co ja mogę? Po prostu wracam, jak się skończy, bo szczerze nie pamiętam, jak się to rozwiązywało tutaj. Jak w tym mi się przypomniało, to jest trochę ważną rzeczą, że rzadko kiedy w AD się tak zalogujemy, w sensie czymś takim. User list. Kut minus d. Małpa minus F1. I prędzej się tym zalogujemy.
Dajmy to user 2. Nie chciałbym dać. Tak mi się przypomniało, bo trochę tracę czas generalnie. Ale zobaczymy teraz. Znaczy, jak coś, to wrócę do tego, ale możliwe też w ogóle, że złą listę dałem. To jest, no cóż. Możliwe, że w ogóle też nie o to chodzi. Ale tak mi się przypomniało, że tak działa w sumie AD. Przepraszam, źle powiedziałem. Jak tak nie działa właśnie AD. Jakby to było AD, to byśmy zalogowali się obydwoma. Ale to jest prawdopodobnie logowanie się na ten komputer po prostu lokalnie. Z tego też powodu to nie wyjdzie. Chociaż zobaczymy, spokojnie. Okej, okay. Coś się pojawiło. I to jest pan my RTLove password. Pierwsze co, patrzymy, czy chłop ma wjazd na WinRM-a. Drugie co, to zapisujemy te kreacje, tak w ogóle. A. Nie ma. No to dajmy tego crackmapa.exe jeszcze raz. Dajmy sobie password, dajmy sobie usera, no i dajmy minus minus shares. No i share, jakie mamy, to jest files i IPC. Także SMB, o, SMB client, który jest u mnie zepsuty, także impacket SMB client. I teraz można zrobić taką ładną sztuczkę, zrobić tak. Małpa, tylko teraz trzeba to hasło dać w pojedyncze cudzysłowie. To teraz dajemy use files. Jak się nie wywali. Oj. Kurczę, co jest? O, teraz. I tu patrzymy, mamy tylko jeden pliczek, także bardzo prosto to będzie. No i katujemy sobie info. A dobra, to ma 1200 dni. Mogę wam tą flagę pokazać, bo na przykład nie pokażę wam końcowej czy coś takiego. No i tu jest podpowiedź. Zip and save your project file here. Will you review them? Także co ja mogę powiedzieć? Zip and save project file here. Także tutaj są dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że tu wchodzi jakiś bot. Także jest taka sztuczka credential harvesting.lmk. Credential gathering. O, o to, może o to mi chodziło? Tak, chyba dokładnie tego linka sprawdzałem. Tak. I dobra. Także bierzemy sobie. Ok, nie mam tego. Czyli pierwsze co, możemy sobie otworzyć sudo responder w ten sposób. Nie wiem, czy mi Python nie wywali. A duże P. Mamy respondera uruchomionego. I teraz wystarczy, że sobie to stworzymy. Ja to zrobię może tutaj. O tutaj. Okej, i teraz. Jeden. Dwa.
Ta sztuczka jest ogólnie, kurczę, ostatnio mój kolega z pracy to pokazał, to ciekawy junior, ale ta sztuczka jest generalnie bardzo interesująca moim zdaniem, bo ja o niej zapomniałem na długi czas, a tutaj link target właśnie się tworzy. To polega na tym, że my w ikonie pliku przechowujemy właśnie link do naszego serwera. Tutaj taki długi lag też kojarzę z tego. Pam, 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 pam. I kolejny to powinno być coś w tym stylu, tylko że coś mi PowerShell nie puszcza. Czy mi antywirus zablokował, czy coś takiego? Zaraz zobaczymy. Ok, już puścił. Dalej. Dalej. To jest akurat obojętne. Nie pamiętam, czy to jest wymagane w ogóle. I mamy link save'a. A, przepraszam. Kurczaczki. Zapiszmy to w tym miejscu. I nazwiemy cię tak. A może wszystko będzie dobrze. No i teraz skopiujemy sobie z shared set tutaj. Wygląda on jakoś tak normalnie. I naszym zadaniem teraz jest to zipować. Także zip. Test.zip malicious. No i teraz inpacket smb client use files. To jest ciągle uruchomione. Dajemy zaraz tutaj. Tak. Put test.zip ls. No i poczekamy, co to tutaj się wydarzy. Powinien się jakiś inny użytkownik tutaj nam złapać, że on wchodzi w tego zipa czy coś. Na wszelki wypadek mogę powtórzyć te wszystkie komendy. Czyli jeszcze raz bym stworzył na przykład takie coś. O, teraz. Tak. No i właśnie. Object shell. Teraz ten link. Teraz to. Bo możliwe, że to się nigdy nie uda przez to, że to miałem tutaj problem z tym. Ok, mamy tego link target. Po link target była jedyneczka, następnie było to, następnie było to, następnie było to, no i save na końcu. Także pójdziemy tutaj i sobie skopiujemy to jeszcze raz do x.lnk. Pliki te, o, jak widzicie, jest trochę inny. Dobra, to możliwe, że to było coś innego. Tak, ok, czyli ten plik po prostu nie podziała. Także dajemy zipa jeszcze raz. XXX i też damy cię XXX. Impacket w ten sposób. Use files. Put tego zipa. I teraz powinno coś nam się wydarzyć. O, nawet od razu w sumie. Od razu dostaliśmy hasza tego użytkownika. Jak widzicie, kilka razy. To jest straszne ten NMV2, także można go sobie łatwo skrakować. Znaczy, nie tak łatwo, ale generalnie tutaj powinno być łatwo. Hashcat minus M5600, hash user shell word list rocku i optymalizację, żeby było szybciej. Widzicie,
Myślałem, że i to jest Force, bo jestem na Wiemce. Normalnie krakuję, nie na Wiemkach. Także poczekamy sekundkę, nawet nie będę tutaj dawać pauzy, przecież 10 sekund. No, Rokiu leci turbo szybko, nawet na Wiemce. Chyba, że nie będzie tylko w Rokiu? Jest w Rokiu. Tutaj, jak widzicie, jest hasło. Można też to zrobić w taki sposób, minus minus show. Mike Mouse. Także nanosecond user. O, jak widzicie, hard kiedyś. Dzisiaj robię prawie z sekundami praktycznie. No, może niech będzie minutami. Prawdopodobnie bez nagrywania byłoby to szybsze, ponieważ musiałbym mniej tłumaczyć, odzywać się i tak dalej. No ale, no cóż, nikomu to nie przeszkadza, mam nadzieję. Mi na pewno nie. Jakieś ciekawe dodatkowe shery, żadne shery. Może połączenie do Winrema, tym razem by się udało. Minus i tak, jakieś tam hasło pokazałem, ale zanim ktoś odkryje, jaka to maszyna, to chwilę może minąć. Minus password. Jesteśmy. Who am I? LS. Mamy flagę drugą już, możemy ją sobie przeczytać. Ja to zrobię prawdopodobnie później. No i co byśmy tu chcieli wrzucić? Prawdopodobnie jakiś ten. Winpeasy, chociaż Power Up wydaje mi się lepszy w tym wypadku. No, oczywiście jakieś dziwne rzeczy mi pokazuje. Zobaczmy Power Upa. Wget minus Q. No i teraz upload Power Up. In this language mode? Bez AI. Ej, to jest coś, czego uczy w ogóle pentrzysta, żeby taki, to jest prawdopodobnie constraint konterny, kurde, czy mi się to, pytanie, czy jak chcę to obchodzić, czy, no właśnie, tutaj będzie, że nie jest full, prawda? Tak, jest constrained language, co? No dobra, szczerze, nie wiem, czy mi się chce to obchodzić. Zobaczmy, czy da się zrobić jakieś inne rzeczy. O, Vim, o, no to znamy eskalację. Vim One Agent Service. Prawdopodobnie to jest eskalacja. Jakby to znaleźć? Guide net stat minus AMTO. Czy my tu mamy jakiś dziwny port? To jest ciekawy port. 2805. O, tak jest. Ok. Okej, okay. Prawdopodobnie to jest ten Vim. Zobaczymy sobie Vim. Tak, jest to ten port. Vim exploit, coś takiego. To będzie 2019, 2020. O, remote code execution, spoko. Weź mi to jakoś. Gdzie to jest CV? Ja ślepy jestem? O, tutaj. Świetnie. Deserializacja w agencie Vima. Metasploitowy moduł. No, możemy użyć metasploita. Ja nie widzę żadnego problemu. Jak ktoś widzi problem, jesteś dziwny, człowieku. Dajmy sobie to. A właśnie, mam to skopiowane? Tak. Możemy dać searcha, użyć sobie 0, options, set lhost, to będzie tan 0, lport zawsze zmieniajmy, nie bądźmy jakimiś scriptkidami, co ustawiają 444. No i tak, tutaj rhost. Jak to teraz ładnie zrobić? Trzeba by... Mm,
aby wyjść z tego jakby. Nie wiem, czy mi pozwoli ten constrained language na chisel, na chisla. Jak nie, to po prostu by, kurde, też obejść w taki sposób bez możliwości wrzucania tam plików jest ciężko. W sensie nie wiem, czy da w ogóle. Właśnie Ventrista uczy o wyciąganiem plików. Tak, 7zx chisel. Ha, no właśnie, ja nie mogę uploadować, co nie? Wiecie, może coś źle robię po prostu. Nie, dobrze robiłem. Upload. Aha, no tak, przecież jest ścieżka, prawda, Bartek? Okej, okay, tu nas wywala w taki sposób. Jest jedna rzecz do sprawdzenia. To jest to. Okej, okay, przejdźmy do files. I zobaczmy, czy ja mogę zrobić to w ten sposób. Jakbym dał popchisel.exe do xxx.xxx do .zip. Put xxx.zip. I teraz dajemy copy xxx.zip do tutaj. Aby być szybkim. Dobra. Jesteśmy. I teraz możemy tego zipa dać. Copy to do chisel.exe. No i zobaczmy, czy chisel.exe się odpala. Is not recognizing by CMD LED. Ok, jeszcze nie wywaliło mnie. Nice, dobra, będzie działać. Spoko. Chisel. Czyli moje lekkie kombinowanie się popłaciło. Teraz bierzemy Linuxa AMD64. Pobieramy go sobie. Wypakowujemy go w ten sposób. Nadajemy mu uprawnienia do executa. Bierzemy sobie instrukcję 0xtf. Tego pana, bo jest najlepsza w internetach. Dajemy sobie ten serwer SOX 5 i następnie odpalamy chisel, dajemy mu client, dajemy mu nasz adres IP, który jest następujący. Chociaż w sumie nie mogę tego portu po prostu otworzyć. Dajmy mu to. Dwukropek 8000. I teraz weźmy. Po prostu odpalmy. Tak. R dwukropek. Tam było 2,5 ile? Tutaj tego chisla lekko zmieńmy bez tego switcha SOX. Tak. Odpalmy tutaj.
Connecting, nasłuchiwanie ustawione. Ustawiamy teraz Airhost na 127.0.0.1. Odpalamy RAM. Sending malicious handshake 2. No i chwilę trzeba chyba poczekać, nie wiem. Nie wiem, czy ten PowerShell Stager nie będzie problematyczny dla tego rodzaju właśnie. No właśnie. No właśnie. Set target PowerShell Windows Command. Brzmi dla mnie dobrze. To jest ID 2. Dajmy 1. Windows Dropper. Windows Command. Może teraz? Kurczaczki, tak blisko jestem i nie zrobię tego teraz? Co ja tu mogę wymyślić? Dobra, mamy ten port otworzony u nas. Jest wyraźnie... Jest tak, tak? W sensie nawet się upewnię. Netstat. A nie jest otworzony? Nie, no jest tutaj. Dobra, jest otworzony. Brakuje mu tego. Set payload. Windows. Windows. Co jest? Nie wiem, teraz może? Okej, tak się nie da. Ajajajajaj. Ktoś inny wymyślił coś poza Metasploitem jeszcze? Szczerze wątpię, te lenie takie same. Nie use, tylko set miało być. No i kurczę, co ja mam zrobić teraz? Dobra, jeszcze mogę spróbować zrobić tak, żeby to się nie tutaj nie psuło. Na tam zero. Może teraz? Nie, dajmy jeszcze nie do czegoś takiego na przykład. Windows x64 exec po prostu. I dajmy cmd setcmd na serio? Na Mam wrażenie, że to trzeba będzie coś pokombinować i ręcznie zmienić ten exploit. Dobra, to zaraz wracam i kombinujemy.
Dobra, generalnie prawdopodobnie problem jest w tym, w konfiguracjach, jakie mamy, i coś na nas wycina. Czy to będzie Defender, czy to będzie coś innego. Nie wiem. Prawdopodobnie wystarczy, że. Ojej. Że sobie edytujemy to. Czyli. Próbujemy znaleźć taki plik na serwerze naszym. Na naszej maszynce oczywiście, w sensie na tym. Ok, tutaj mamy to. Przejdziemy sobie tutaj. I skopiujemy sobie tego Vima do Vim New One, tak żeby się wyróżniał, nie? Oczywiście nie mamy uprawnień, także zrobimy to dodając sudo przed wszystkim. No i prawdopodobnie się wszystko dodało świetnie. Także tego Vim New One zaczynamy sobie edytować, oczywiście sudo. No i co my tutaj chcemy zrobić? Chciałbym sobie dodać tak, żeby to po prostu działało. Dropper Windows Command. Dajmy sobie taki target nowy. 100 to się dobrze otwiera, może tu będzie wygodniej troszkę. Dodamy sobie taki target nowy. Windows New Command. Będziemy się kierować tym, także arch.cmd tutaj będzie. No i nie wiem, co to znaczy, ale win.cmd by się nam przydało tutaj. Payload, jaki chcemy wykonać, to jest ten, którego użyłem wcześniej, czyli exec. Zapiszmy na ten moment. Zapiszmy to. Prawdopodobnie to nam póki co nic nie pokaże, bo trzeba by przeładować tego Metasploita. Ok, no i zobaczmy, czy pokazuje nam dwa. Pokazuje nam jedno. Czemu? Chciałbym wiedzieć. No kurczę. Dobra, zaraz poczytam o tym. Dobra, moje wstępne tutaj przymiarki zaczęły odpowiadać. Zobaczymy, czy to dalej coś uda. Co my tutaj mamy? Tak. Edytowałem to z 30 razy. Dodałem parę nowych rzeczy, ale to za chwilę. Jak będzie działać, to wrócę w pełni. Okej, okay, no to teraz zobaczymy tutaj. Set. Target na 3. Dajmy sobie run. Nadal coś nie tak. Nadal czegoś brakuje, nadal coś nie działa. Tutaj widzicie, że się nawet nie odwołał do naszego share'a, który miał się odwołać.
Dobra, zaraz pomyślę, co tu jest nie tak. Dobra, już widzę, co jest nie tak w sumie. Tutaj się coś pousuwało. Tutaj tak powinno być. Share i Z. Aha. Ok, czyli trzeba to po prostu dać tak normalnie jak Windowsowo. Teraz. Dobra. Dajmy rana jeszcze raz. No kurde. O co chodzi? O co chodzi? To CMD się ciągle nie naprawiło, co? A, bo może teraz coś tu za mało dałem cały czas. Kolejne podejście. Kurczę, no. Nie wiem, coś się zbugowało w tej maszynie, czy ja coś źle robię. Użyj share'a. Tego share'a. No i z tego share'a weź sobie iść dalej. No tak to powinno działać. Ewentualnie mogę spróbować zrobić tak jeszcze, tylko że musiałbym teraz chisla anulować. Ok. Dajmy takie coś. Został użyty, ok. Teraz uruchommy chisla. Zostało połączenie nawiązane. Teraz zróbmy tak. To 66. Kurczę, jeszcze ciągle nie wiem, co jest źle. A co do rzeczy edytowanych, to po kolei. Tutaj, tylko właśnie to jest takie by default, jakie miałoby być to CMD. To tak, został dodany CMD, tutaj został dodany ten moduł, o tutaj, PowerShellowy, następnie zostało dodane, CMD, przepraszam, następnie zostało dodane tutaj, ten, musieliśmy dodać ten type, następnie dodaliśmy nie, to już było. Ja chyba wszystko, to tyle dodałem, więcej nie zmieniałem. No i moduł wygląda jak miał działać, ale no i nie działa mi. Czemu? Nie wiem. 2.8, może zły port użyłem? Może to jest defaultowy, jaki tutaj był, także wątpię. Można jeszcze taki szybki test zrobić, czy to w ogóle odpowiada.
Kurde, nie wiem, jak się zmienia w PowerShell, wiem, jak się zmienia w CMD. Nie wiem, pomyślę dalej, zobacz, wrócę do Was, jak coś wymyślę. Dobra, i widzę, że dziś jest błąd ewidentnie, bo teraz użyłem komendy, która po prostu ma użyć netuse. A, zaraz. Chyba, że jeszcze tak. I się nie używa właśnie. Nawet zmieniłem tutaj specjalnie. Myślałem, że nie, może ma to jakieś znaczenie, czy ma kredsy, czy nie ma. Ale dziś jest błąd w moim kodzie i trzeba będzie to przeanalizować. No cóż, to trzeba będzie to zrobić. W sumie patrzcie na to. Wszedłem na maszynę, jest tu plik test.txt z takim tekstem, Enter Authority. Teraz zastanawiam się, to jest w ogóle, no teraz. W sensie, no dzisiaj. Zastanawiam się, kiedy ja to zrobiłem i jak ja to zrobiłem, bo nawet nie zauważyłem tego momentu. W sensie, nawet nie wiem, co się stało. Także. Ciekawe. Ja nie wiem, czy to było cały czas? Nie mam pojęcia. Zobaczymy później. Dobra, mam dobre i złe wieści. Dobre są takie, że wykonałem tutaj komendę na... Maszyna jest nowa, widzicie, nowa IP, ten after reset. Połączyłem wszystko od nowa i tak dalej, i tak dalej. I ta komenda teraz się wykonała tutaj. Także nie wiem, czy to się uda, ale zobaczmy. Teraz dajmy i... Y, nc.exe. Mam było solidne opóźnienie. O! Kurczę, leci ta autentykacja w nieskończoność. Z jakiegoś powodu. Jest to normalnie ncexe. Kurczę, już. Coś się tam rozwaliło i teraz. Dajcie mi sekundę, tylko się upewnię, że tak to działa. No, mój komputer mówi, że tak to działa. Także. Coś jest grubo nie tak tutaj. Upewnijmy się jeszcze raz na tej maszynie. Nie, tutaj mamy tego cheese'a odpalonego. Jest Y, jest Y. YNC.exe. Ten dysk jest zamontowany tam. Ciągle próbuję nawet, widzicie? Will not authenticate. A jakbym to wywalił? W sensie znowu wrócił do braku kredsów? Może teraz? Tam był solidny lag, tam był serio taki długi lag. Widzicie, spróbował się uwierzytelnić, ale nie może tego netcata wykorzystać z jakiegoś powodu. Chyba, że może i jeszcze po prostu czekam na to, a to się zrobi. Spróbujmy jeszcze w ten sposób w ogóle. Options. Run, bo to już rozumiem jest zaciągnięte. Powód niedziałania tego jest mi całkowicie nieznany. Wykonałem tutaj komendę po raz kolejny,
ale się teraz nie odwołał. To oznacza, że przy każdej nieudanej próbie powinienem chyba zresetować tą maszynę. Dobra, kolejna próba. Uruchamiamy. Patrzymy na serwer SMB. Było uwierzytelnienie wyraźnie. Ale reverse wcale się nie pojawia. Gdzieś mam błąd składniowy, ale nie widzę gdzie. 10, 11, 60, 166. Kurczę, dobrze jest tutaj. Jak coś wymyślę, no to do was ponownie wrócę. Dobra, znalazłem rozwiązanie, to jest trochę absurdalne. Znalazłem hasło tego pana, w sensie ja to już resetuję nas teraz, jak widzicie. I tutaj jak się odwołuje ten share, to widzicie, jest user one. User set one. I skrekowałem jego hasło listą hashmob.txt i mamy jego hasło, także możliwe, że to już wystarczy. Nie trzeba jakoś jeszcze robić. One. Weźmy sobie tutaj kolejny raz ten. Wiecie, powiem szczerze, trochę mi ulżyło. W sensie, kiedyś bym na to nie wpadł. Jak, nie wiem, byłem młodszy, bo nie potrafiłem takich rzeczy. Ale teraz już wiem, jak znaleźć takie fajne listy. Jak coś, to jeszcze testowałem tutaj Rockyu i z Rockyu to nie weszło. Także ciekawa rzecz. Nie mogę się połączyć. Come on. No weź. Wszyscy chyba kwicie. Kurde, może być tak, że user jest valid. Wiecie, nie, nie, ja się tak nie poddam. Ja się tak nie poddam. Wykorzystamy na kadrana asa, jak będzie trzeba. Teraz. Jest userem, nie ma jakiegoś admina, ok. To teraz inaczej. Zrobimy tak. I will win RM. M. Ok. Run. As. Run. Kurde. CMD. Run as. Nie wiem, jak się pisze run as. Mogę użyć run as w tym? Chyba mogę. Run as user dwukropek one. Ja mogę od razu hasło podać? Bo winnerem nie jest interaktywny. Password will be prompt. I robiłem takie coś na Hack the Boxie kilka razy już. No trochę mi pewnie też robiłem. Co ja chciałem zrobić? Tutaj. Password. One. UMI/all. I zobaczmy, czy jak to wszystko wkleję, tak się ładnie wykona. Wykonało się brzydko. A zróbmy mu tak. Może teraz. Connection to remote pilot. O kurczaczki. Może tak.
Kurde, chłop to zaplanował tą maszynę tak. Nie wiem, czy przewidział, że to będzie Krakowa, chociaż hasło nie jest trudne, więc mógł przewidzieć. Jakby to. Net user one. No jest adminem. Kurde, ale rejestr mnie nie puszcza w tym, w CMD, a na winnerze mnie nie mogą. A zaraz pomyślę i tutaj do was wrócę. Nie wiem z jakiego powodu. Wszystkie możliwe komunikaty mówią mi, że hasło jest nieprawidłowe. Nie wiem. Próbuję sobie wziąć tych. Już wyłączyłem tą sesję przypadkiem. Kurde, chciałem wziąć kilka tych haszy, zobaczyć, czy wszystkie będą takie same. Czy to hasło nie jest zmieniane ciągle? Czy trochę wątpię, ale no cóż. Dobra, teraz taki mały eksperyment robię. Mianowicie sprawdziłem, gdzie nasz użytkownik ma rajta. W tym skrypcie jakiegoś rajta miał. Możliwe, że to mają rajta wszyscy, mam taką nadzieję. Więc po prostu wziąłem sobie, wykatuję flagę. No i zobaczymy, czy to działa. Mam wrażenie, że w normalnym środowisku byłoby to dużo prostsze do zrobienia. To pewnie to jest też prawdopodobnie lekko zbugowane przez to, że jest tą maszynka. No i tak. Mamy naszą flagę. Także tylko wam udowodnię, że jest to flaga, bez pokazywania, że jest to flaga. I zaraz się pożegnamy. Mamy ten magiczny komunikat na samej górze. Congratulations. Hard. Nie wiem, czy to ja taki słaby byłem, czy to takie trudne, ale udało się. Jestem szczęśliwy, że to w końcu ukończyłem. Jestem lepszy niż 2 lata temu. Dzięki za uwagę. Na razie.